miejscu, wjechaliśmy troszkę za szybko, auto straciło czystą linię, a na tym rajdzie, jeśli się straci czystą linię, to praktycznie nie ma miejsca już na ratowanie. I w dość spektakularny sposób zakończyliśmy nasz udział w Meksyku. Natomiast trzeba pamiętać, że ten sport jest bardzo specyficzny. Jeśli porównamy rajd do piłki nożnej, tak kochanej przez wszystkich, to w piłce, jeżeli krzywo kopniesz, chcesz podając do swojego partnera z zespołu, to najwyżej podanie do niego nie dojdzie. W naszym sporcie, jeżeli źle ocenisz zakręt na zapoznaniu lub jedziesz nieodpowiednią linią na rajdzie, to konsekwencje są dużo większe niż tylko to, że piłka spadnie na aut, czy pójdzie w aut, więc takie coś po prostu nam się przydarzyło. Natomiast tempo, które Robert zaprezentował, jest, no, trzeba powiedzieć, no, imponujące. Tak? Być pierwszy raz w Meksyku, to trzeba pamiętać, dla niego to był pierwszy rajd w Meksyku, dla mnie szósty, więc mam dość dużo na temat do powiedzenia. Odcinki od lat praktycznie się nie zmieniają, więc większość kierowców znaje jak własną kieszeń. Jeśli ja, będąc pilotem, który nie patrzy na drogę za często, pamiętam większość OS-ów, to znaczy, że kierowcy z Mistrzostw Świata znają je absolutnie na pamięć. Jeżeli pojawia się człowiek, który jest tu pierwszy raz i nawiązuje walkę z czołówką, to no cóż, co więcej można powiedzieć, jak to jest najlepszy komentarz na to, że nie udało się dojechać do mety, to niestety jest no, wypadek przy pracy. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że musimy również popracować nad skutecznością, bo rajdy kończy się na mecie. Natomiast to w pierwszym sezonie jest bardzo trudne. Bardzo trudno jest dla kierowcy z takimi ambicjami, umiejętnościami i pasją sportową jak Robert. Akceptacja tego, że trzeba jechać poniżej swoich umiejętności, jest na pewno bardzo trudna. Nasze zachowania były przede wszystkim zapoczątkowane naszym błędem, czy to złą oceną przyczepności asfaltu, czy tak jak wczoraj, nieidealną linią, którą jechaliśmy w zakręt. Natomiast no oczywiście nie musiało się, zwłaszcza to pierwsza przygoda nie musiała skończyć się na dachu. No, niestety zabrakło nam tego szczęścia, które w rajdach jest czasami potrzebne, ale nie ma co załamywać rąk. Myślę, że już za kilka tygodni rajd w Portugalii, do którego zaczniemy się od jutra przygotowywać bardzo solidnie jak zwykle. I miejmy nadzieję, że szczęście nie będzie już nam tak potrzebne, że uda nam się wypośrodkować prędkość i regularność i będziemy cieszyli się z obecności na mecie.